Proszę Państwa, na murach Uniwersytetu Wrocławskiego została zamontowana tablica poświęcona Andrzejowi Szeptyckiemu. Kim on był? To był arcypasterz środowisk ukraińskich, mieszkających w okresie wojny, ale także przedwojennym, na terenie Kresów, województwa tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego. Był arcypasterzem grecko-katolickim. Zastanawiamy się, dlaczego ta tablica akurat nie została montowana we Wrocławiu. Czym się on zasłużył dla Wrocławia? Otóż niczym. A kim był? W latach 1944 był arcybiskupem Lwowa i bardzo negatywnie zasłużył się dla Rzeczypospolitej. Od samego początku, od 1918 roku, arcybiskup Szeptycki był przeciwnikiem Polski i jej udziału w Europie. Sprzeciwiał się granicom, które miały być stworzone po 1918 roku. Jeździł po państwach europejskich i namawiał przywódców tamtych państw, żeby nie wspierały Polski. Najgorszy jednak okres działalności arcybiskupa Szeptyckiego wiąże się z okresem wojny. Na tych ziemiach, Lwów, Tarnopol, Stanisławów, na tych ziemiach mieszkali Ukraińcy wyznania grecko-katolickiego. Pan był ich arcybiskupem. W momencie, kiedy doszło do ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, arcybiskup Szeptycki nie zrobił nic, żeby przeciwstawić się tej strasznej zbrodni. Przeciwnie, kaplani, popi, grecko-katolicy stawali na czele band i mordowali. Mówili, że grzechu nie będzie, jeżeli będziemy mordować Polaków. Niektórzy z nich święcili noże, widły, kosy w cerkwiach i nawoływali do zbrodni. Arcybiskup Szeptycki nie zrobił nic. Kiedy był napad na Polskę Hitlera, arcybiskup Szeptycki witał go radośnie. Pisał listy pełne bałwochwalczego uniżenia do Stalina i do Hitlera. Jego droga jest drogą dla Polaków bardzo smutną, bardzo przykrą, wręcz tragiczną. I właśnie on ma swoją tablicę we Wrocławiu. Nie możemy się na to zgodzić. To jest tablica hańby. Chcemy zrobić taki protest, my Polacy mieszkający we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, przeciwko tym jego działaniom. I przeciwko tej tablicy głównie, przeciwko tej tablicy hańby. 25 stycznia o godzinie 17 zapraszamy pod gmach główny Uniwersytetu i tam się zbierzemy, żeby protestować przeciwko tej tablicy hańby. Bardzo serdecznie wszystkich tam zapraszam.